Cześć, witam. Dzisiaj taki temat jak TCO. A co to jest to TCO? A TCO to jest całkowity koszt posiadania samochodu z angielskiego, jeśli dobrze pamiętam, to Total Cost of Ownership. I to jest coś, co przez wiele lat spędzało mi sen z powiek, bo głównym takim wydatkiem w budżecie gdzieś tam miesięcznym, no jednak okazywał się samochód. Jakbym nie kombinował, tak ciągle wychodziło mi, że każdy kilometr kosztuje mnie 60 groszy. A co mieściło się pod tymi 60 groszami? No oczywiście wszystko. Z definicji TCO to jest całkowity koszt, czyli trzeba liczyć utratę wartości, trzeba liczyć paliwo, eksploatację, przeglądy, ubezpieczenia, naprawę, myjnie, oleje, filtry, smary, co tam wszystko się mieści. Czyli każdą złotóweczkę, którą wydajemy gdzieś przy okazji jeżdżenia, łącznie z parkowaniem nawet, tak sobie notowałem, no i tak mi wychodziło te 60 groszy, a jakbym tak zrobił 40 tysięcy, co mi się zdarzało, to jest 24 tysiące rocznie, czyli 2 tysiące miesięcznie. No i długo kombinowałem, co z tym zrobić, zaczęło się od roweru elektrycznego, zamiast jeździć samochodem do pracy, starałem się, jak tylko była pogoda, jeździć rowerem. Koszt zakupu roweru, też słyszałem, że to drogi rower 6 tysięcy, no ale po 10 tysiącach kilometrów byłem te 6 tysięcy do przodu na tym, że nie przejechałem ich autem spalinowym, więc każdy następny kilometr to był już czysty zysk, dlatego że zacząłem w ten sposób się przemieszczać do pracy. No, ale nie wszędzie da się rowerem pojechać i wtedy zaczął mi chodzić po głowie gdzieś tam samochód elektryczny i tutaj wielka zasługa jest Zachara, bo dzięki Zacharowi poznałem Hioba. Jeśli ktoś oglądał film o Lifie u Zachara, to wie, zna tą historię. No i tak zaczęło się rozmyślanie o tym, co tu zrobić, żeby zacząć jeździć na prądzie. Bo jak sobie policzyłem, że takim samochodem na prąd można jeździć za ułamek tego, jak się jeździ samochodem spalinowym, no to zaczął mnie temat interesować. Łatwo było policzyć, że jeśli takie auto potrzebuje tam 10 czy paręnaście kWh na 100 km, kWh w nocy ja miałem wtedy po 20, nie wiem, 5 groszy przykładowo, no to tutaj za 3 zł mogę przejechać 100 km, a jeżdżąc auto benzynowym po mieście trzeba było liczyć no co najmniej 30 zł, jak nie 40. Więc tutaj już samo paliwo było w stanie zjechać, te koszty obniżyć o połowę. No i tak się zaczęła moja historia z elektrykami. Tym sposobem po roku poszukiwań udało się zakupić Leafa. Najpierw jeszcze 2 miesiące miałem Leafa pożyczonego, żeby się przekonać. No bo poza Hiobem znanym z YouTube'a nie znałem nikogo, kto by miał elektryka i nie wiedziałem, jak to w ogóle będzie. Więc żeby się przekonać, 2 miesiące pojeździłem pożyczonym Leafem. No i potem przez rok szukałem własnego Leafa. No i jakie było moje zdziwienie albo brak zdziwienia, gdy przeliczając wszystko dokładnie po roku użytkowania Leafa, okazało się, że TCO przeliczane na kilometr kosztuje mnie 10 groszy, czyli z 60 groszy udało mi się zejść do groszy 10, czyli z 24 tysięcy do 4 tysięcy. Fakt, że udało mi się dobrze Leafa kupić, fakt, że używane auta elektryczne już prawie nie tracą na wartości, no ale tak mi wyszło. 20 tysięcy w skali roku oszczędności, no myślę, że jest to gra warta świeczki i gra warta przysiąścia, czy jak to się tam mówi, nad Excelem. Wiadomo, każdy musi zrobić te wyliczenia samemu, każdy inaczej jeździ, inaczej użytkuje, gdzie indziej ładuje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zdecydowanie warto policzyć, bo może się okazać, że takie 20 tysięcy rocznie to w perspektywie 10 lat już jest 200 tysięcy. No i tutaj takie argumenty, które ciągle słucham, już mnie troszkę denerwują, że auta na prąd to są auta na węgiel w naszym kraju. No i ja na to mam taką prostą odpowiedź. Żeby litr paliwa znalazł się w baku, to potrzeba więcej energii niż auto elektryczne potrzebuje na przejechanie tego dystansu, co spaliniak potrzebuje, żeby ten litr paliwa znalazł się w baku i ten spaliniak jeszcze nigdzie nie pojechał. Przykładowo, z dość pewnego źródła wiem, że rafineria potrzebuje tutaj u nas gdzieś 3,5 kWh na
na wyprodukowanie 1 litra paliwa, gdzie jest jeszcze wydobycie, transport ropy po morzach i oceanach. Jeszcze przecież stacje benzynowe też potrzebują jakiejś energii, mają całkiem duże przyłącza, nawet jak nie mają ładowarek elektrycznych, żeby przepompować to paliwo i tak dalej, więc te 3,5 kWh to jest tak naprawdę delikatnie liczone. Widziałem szacunki i większe, i to kilkukrotnie większe. No ale trzymajmy się tych 3,5 kWh, więc tak, podjeżdżamy na stację, ja ładuję 3,5 kWh, a spalinówka tankuje litr paliwa, w którym już jest zużyte 3,5 kWh. Ja mogę sobie pojechać 30 km, a ten w spalinówce może sobie stać dalej, bo jak mamy być na równo, to ja przejadę 30 km i zużyję 3,5 kWh, a on stoi na tej stacji, jeszcze nigdzie nie pojechał i też już zużył 3,5 kWh, więc spalinówki są bardziej na węgiel niż elektryki. No tak to wychodzi. I kolejny taki argument, że to wyprodukowanie tego prądu to u nas jest takie niefajne. No, po pierwsze, to nie jest wina samochodu elektrycznego, że mamy prąd, jaki mamy. A po drugie, to dla mnie ma znaczenie, gdzie wyrzucam swoje śmieci. I śmieci z kuchni wyrzucam nie sąsiadowi do jego kuchni, żeby tam gniły, tylko lądują koniec końców na wysypisku. A ze spalinami niestety tak jest, że jak jedziemy autem spalinowym, to te śmieci, czyli różne rakotwórcze substancje, lądują w płucach tych kierowców, którzy jadą za nami. Jeśli ktoś nie wie, o czym mówię, niech sobie poczyta na przykład o Dieselgate. A myślę, że takich Dieselgate'ów u nas jeżdżą miliony, które do dzisiaj nie są w żaden sposób naprawione i emitują, co emitują. No ale to wszystko na marginesie. Naprawdę w tym odcinku chodziło mi o to, żeby uzmysłowić kierowcom, że można, jeśli ktoś dużo jeździ, można jeździć dużo taniej, a do tego przy okazji przyjemniej. Wiadomo, trzeba kupić odpowiedni samochód i tutaj mówię do wszystkich, naprawdę, jeśli ktoś nie ma czasu godzinami spędzać na wertowaniu internetu i oglądaniu wszystkich filmów, to wystartowałem z taką usługą, żeby było mniej nieudanych zakupów. Robię konsultacje takie stricte przed zakupem samochodu. Koszt takiej konsultacji to jest 60 zł netto i myślę, że jak ktoś nie ma czasu, to doceni ogrom wiedzy, jaki jestem w stanie mu przekazać, i myślę, że będzie dużo łatwiej mu dokonać dobrego wyboru i być zadowolonym z tego elektryka, bo niestety już zdarzają się pomału użytkownicy, którzy są niezadowoleni z elektryków, natomiast są troszkę niezadowoleni na własne życzenie, bo kupili auto, które zupełnie nie odpowiada ich potrzebom. Albo ma różne problemy, o których wszyscy wiedzą, natomiast ten biedny kupujący się oczywiście o tym nie dowiedział i teraz niestety jedzie gdzieś na lawecie potem. Mi osobiście odpukać w niemalowane nigdy nie udało się rozładować auta i mieć jakichkolwiek problemów, natomiast to jest wszystko kwestia jakiejś tam myślenia, planowania, przyzwyczajenia się. Dla mnie to jest dużo prostsze niż jeżdżenie i pamiętanie, że trzeba auto zatankować. Także tak to wygląda. Temat bardzo szeroki, bardzo fajny, bardzo polecam przysiąść nad Excelem. Takie przykładowe jakieś tutaj kalkulacje na końcu tego filmu poumieszczam. No, warto to wszystko fajnie, dokładnie policzyć. Też zachęcam, jeśli macie jakieś własne samochody, żeby podzielić się w komentarzach waszym kosztem przejechania kilometra, jeśli ktoś prowadzi takie statystyki. Tylko chodzi mi tu oczywiście o całkowity koszt, czyli nawet jeśli nie sprzedałeś jeszcze tego samochodu, to myślę, że dość łatwo da się wyszacować utratę wartości, popatrzeć na automoto, tych elektryków jest już sporo. I widać, że elektryki nie tracą na wartości. Takie przykłady jak dwuletnia Tesla czy dwuletnie Niro to są samochody, które mają utratę wartości na poziomie po dwóch latach 15%, 20%, więc tu nie są jakieś kolosalne, jak to niektórzy wieścili, że taki elektryk to nikt tego nie będzie chciał kupić i to nic nie będzie warte zaraz. No nie, jest dokładnie na odwrót. Elektryki są bardzo poszukiwane. Oglądam dużo elektryków dla widzów przed zakupem, no i naprawdę ciężko jest kupić coś używanego w dobrych pieniądzach, bo te auta się, jeśli są dobre, to się sprzedają, tak powiem, od ręki, a ulepów oczywiście nie polecam kupować. Także jak zawsze bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli mógłbyś jakoś wesprzeć ten kanał, to bardzo będę wdzięczny, jakąś łapeczką w górę, jakimś komentarzem, ewentualnie
Mam też już na Patronite swój profil, można na tym serwisie też wesprzeć ten kanał i przy okazji mieć tam gdzieś wpływ na to, jak ten kanał się rozwija, bo temat jest naprawdę fajny, można masę pieniędzy zaoszczędzić. No, jeśli ktoś sporo jeździ, to myślę, że i umie liczyć, to myślę, że zrozumie, o co mi chodzi i ten film będzie dla niego pomocny, także jeszcze raz bardzo dziękuję, do zobaczenia, cześć!